Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Dzisiaj ze mną jest Cooler. Witam wszystkich. No i będziemy sobie tak troszeczkę koopować w grę Titan Quest. Gierkę mamy z tej akcji charytatywnej Humble Bundle już jakiś czas. No i w zasadzie ta Emiliana mówi mnie, żebyśmy coś z tego pograli, a gra się całkiem sympatyczna wydaje. No nie? Tak, gra jest bardzo fajna, to można porównać ją do Diablo. Wiecie, bo to jest coś, tak jest tylko, że troszeczkę inna fabuła, bo tutaj mamy powiązanie z mitologią grecką i tu można spotkać takie potwory jak na przykład Meduza. To jest dosyć ciekawy motyw, bo ci, którzy są fanami mitologii, mogą tutaj znaleźć bardzo ciekawe momenty, ciekawe, że się dobrze dobawić. No ogólnie tak naprawdę dużo fajnych miejsca można zwiedzić, tak jak Ateny, Delfy. I kto takie kto tam się zna, to naprawdę różne polecam gesy. Ogólnie to tak, gierka właśnie z hack and slashem. Niektórzy nawet twierdzą z mojej klasy, że jest o wiele lepsza niż Diablo, nie? Czekaj, to tak, tego questa musimy wziąć tu. Nie, to jest. To on nie daje questa, ale sobie tą fontannę, bo tutaj się odrodzisz, jeśli zginiesz. Okej, okay, no to sobie właśnie już kliknąłem. I weź mi quest od tego Diomedesa i chodź od razu na dół, bo wtedy zapomnieliśmy, jak sobie tak ćwiczyliśmy. Co sobie zapomnieliśmy? Wejdź w ten portal. A, no tak. Będziesz mógł potem przenosić portal sobie położyć i wrócić do miasta. Taki altar jak z Lola troszkę. No tak, wiesz, naprawdę, takie coś. Ten strój. No tutaj mamy sklepikarza, ale tu, wiesz co, za 500 zł nie za bardzo kupimy jakieś itemki, no ale... Lepiej coś wydropić, nie? O, Lola. Okej, okay, lejemy te byczki, satyry. Ja jestem ten biały, jestem ten biały Cooler to jest, o, ten gejuch, no. Ja już jestem bardziej uzbrojony. Tak, tak. Jesteś o wiele bardziej. Bo on tam o, wydropił. Toporek masz, coś ty wydropił. Ej, ja chcę aksa jak coś na razie. Ja ci dam go. Ja będę na razie. O, aks, no to Vespar okay. I aks równa się. Upadę, wpierdzi. Macie. Ten mój sławetny tekst z Minecrafta z aksa go nabierze zupełnie nowego wymiaru chyba. A wiesz, jak będziesz magiem, to sobie nie poaksujesz. A tam nie szkodzi. Mage są fajne. Aha, no tak. Jeden tego. Ja będę z kosu. Zobaczysz, stary, jakieś obcykają w taki fajny sposób, jak połączysz sobie Mistrzostwo Wojna i Skrytobójstwo, to jest naprawdę takie OP, że to jest naprawdę żygał tym. Żygał normalnie tęczą. No właśnie, to miałem powiedzieć. Taki tęczożyg, nie? O, ja mam low HP. Weź go, bij, ja nie mam potek. No lol, tak. No to czemu agro dobra, bierzesz tego na tego siebie? Tego zabiję jeszcze. Dobra, ile ty masz tam HP? Potki będą gdzieś mało. Tu? Albo wyżej. O Jezu, dzika. Weź tankuj dzika, bo ja go nie ten. Masuj dzika. Pozdrawiamy, nie? DJ tak jest, Comboxa. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Jasne. Jeżeli będziesz oglądał. Spoko. Czekaj, w ogóle to tak. Ogarnijmy mapkę. Kliknij sobie M, tu masz taka bardzo sympatyczna mapka jest, wiesz? I można sobie ją tak odkrywać. Rozumiem. Czyli exploring. No to bierz sobie najpa. Jeszcze i papa, zabijmy teraz tych dwóch i coś ci powiem, tak? Taką ciekawostkę właśnie. Klinij, przytrzymaj sobie Z i wiesz, masz te napisy. Nie musisz potem grzebać myszką po tych itemach. Zarąbiście. Dobra. Jak zauważyłeś, był taki szary napis. To znaczy, broń jest bezużyteczna, ale może sprzedaje za grosze. No ale wiesz, zawsze kasa się przyda. Tak, pieniążki muszą zobacz, się zgadzać. Masz, o, zobacz. Masz bronze hand axe. Możesz sobie, że masz takie białe napisy. Ona już jest coś warta. Rozumiem. O, patrz, jaka maczuga, już teraz? No ale to jest taka sama ten aks jak ja mam. Część to, że zlotowałem maczugę, która jest już od 64 stręcza, a na starcie masz po 50 wszystkiego, to jest masakra. Wiesz, to jakieś dropnąłem, zanim zaczęliśmy grać kopa, sobie zagrałem tak na treningu. No. I wdropiłem łuk, który jest legendarną bronią i warta 10 tysięcy. Lol, to tak, zrobiłem, wiesz co zrobiłem? Usunąłem tą postać i tak to mógłby sobie tą postać i ten przynieść do tego konta. Ale z ciebie troll, lol. Kretyn jestem. A tak właśnie, ja może powiem ludziom, jak ta seria będzie tak wyglądać, no nie? Bo tak, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, na kanale Coolera macie serię ze mną z Saints Row 3, gdzie generalnie jest masa trollingu i beki z tego wszystkiego. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja sobie tutaj biję. Aha, ja myślę, że ty tym NPC-em jesteś, lol. Przepraszam cię, Emilian. Podobni są, naprawdę. Wydropiłem łuk ze złotymi napisami, czyli jest taki dosyć cenny, wiesz? Ale nikt nie używa łuku, to sobie go sprzedał. A tu jest jakiś Knife of Destruction też złoty. Pierdzielisz. No. Aha, chyba go wziąłeś. No tak. Aha, ja klikam z tym, gdzie proszę to jest, bardzo, cholera. już ci go wyrzuciłem. O, tutaj czekaj. O właśnie, ja będę... Słuchaj, jak będę o drugi level, to sobie takiego skilla, co trzy ciosy będę miał dodatkowe ataki, czy dodatkowe obrażenie, to jest OP strasznie. No to dobrze.
Ale ten dużo trzeciego levela, ale zostawię sobie. O, niech Boss będzie. Właśnie, tu jest jakiś ogólnie maksymalny level, czy coś? Nie. Czyli jest chyba setny, 99 to był setny. Rozumiem. Ale to jest tak stary, że wiesz jak to wygląda, że jak przejdziesz sobie grę, to możesz zacząć od nowa, ale będzie chyba coś takiego, że trudniej. Aha, no ja sobie to... tak z ciekawości przeglądałem serwery i patrzę, jacy ludzie tam, wiesz, 90 levele. Ej, tu jest chest, logiczny... chest. Krzynka, o, potki. O, daj mi trochę bierze. Potków. Odwiewaj. I tam widziałem ludzi jakimiś magicznymi, niebieskimi itemami, a masakra jest tylko takie coś wziąć. Jeżeli byli sety całkowicie złożone, to jest masakra. No bo naprawdę, ogólnie jeszcze tak, czekaj Emilian, bo chciałem tutaj wrócić do tego, nie? Jaki to będzie charakter serii, nie? Że tutaj generalnie to będzie taka seria troszeczkę na spokojnie, żebyście mogli się, nazwijmy to, w pewien sposób zrelaksować. Niekoniecznie wysłuchając jakichś pisków, wrzasków i jak po prostu trolujemy na tym Saints Row. Może tak powiedzieć krótko, że ta seria jest tak, jeśli chcesz się zrelaksować, pograć, a jeżeli chcesz się naprawdę pobawić, pośmiać, to na Saints Row zapraszamy. Tak, dokładnie. Ogólnie to tak w tygodniu mamy trochę czas, odcinki będą tak z moją tradycją, czyli 15 do 20 minut. No w sumie u mnie tak samo, naprawdę, bo ja ze swojego świadczenia wiem, że się wygodnie ogląda takie krótsze odcinki. No dokładnie. Czekaj, tak może nie tankuj tych wszystkich, bo jak ten boss nas zaczął... Nie, oni są bardzo słabi, to mnie dziki tak zmasowały, wiesz? A ty, czekaj, gdzie jest ten boss? A tutaj jest. Nie, idź, on tam stoi po prawej. To jest ten boss, ludzie. Zlejmy te... Ja odpalę sobie, już mogę cofnić, o drugi, ja go stankuję, zacofnij, żeby on sobie poszedł znowu na miejsce i ja się, o kurde, goni na ten czerwony pedał, czekaj. Możesz w mordę. Dobra, mistrz. Dobrze, że nie trafił. Stój, odpalam sobie Roja i odpalam moje dwa skille, już się nauczyłem. Czy już drugi level, cheaterze, ja mam kurde początek pierwszego. Ja mam stary taki skill, Calculate Strike i tu piszesz, że... Lepiej użyj tego na pierwszy lewy przycisk myszy, bo many w ogóle jest żera. I pisze, że co. Czwarty cios będzie dodatkowo obrażenie zadawał. No luz. Nie wiem, gdzie tam się te drzewka pakuje, najpierw muszę drugi level. Ja ci powiem, jeżeli zobaczysz te drzewko, byle jakie mistrzostwo, to ci tak zatka, bo to jest tak pięknie rozbudowane drzewo. Naprawdę świetne. No to dobrze. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu. Ale kurde mać, co jakiś czas mam takie bardzo nieprzyjemne ścinki, a niestety wszyscy na filmach to zaobserwują, więc z góry przepraszam za to. Po prostu zdziwiło mnie to, bo gra jakoś nie jest specjalnie wymagająca, a widać jakieś trole mi stroi, więc sobie to ogarnę kiedyś bez. Jest jedno, nie! Cofnij! No czekaj, bo mi przycięło akurat, no. Cofnij. Ale już to zapierdziela, jak mały samochodzik. Wiem, to jest... Bo jakiś motor w dupie, czekaj. Ja mam tarczę, mam zbroję, to wiesz. No patrz! Ja podejdę do... No patrz go, kurde! Czekajmy. Wezmę sobie kapliczki, dam mi regenerację i go skroimy. Wiesz, ja mam tego kryta, to on będzie szybko... No lol! Dobra, ja śledz podejdę do tego lejma, mam go w dupie. Mam potkę, wytrzymam. Dobra, chodźmy już. Stary, wiesz, jaki jest drugi taki przesrany boss? Jak? To jest taki centaur, on jest taki mocny. Ale ogarniemy, spokojnie. No to dobrze. Dobra, zwijam to i idź chodź do góry ze mną i ja go tankuję. Tankuj do pełna, benzyna jest dzisiaj droga. Dobra, ja go biorę. A ja zabiję te małe drayfry czy bić tego? Patrz jaki kryt twój źle, patrz na ten HP, na jego HP. Ulo! Widziałeś? Niezłe. Dokładnie. Wow, ale fajne jakieś itemsy z niego. Primitive chest, jakieś tu, ja sobie pozbieram. Bierz wszystko? Wiesz, ile ci się zmieści? No, wszystko? Znaczy tutaj wypadły białe, tu jest jakiś siwy. Siwy nie. Weź, czy ja mam, ja siwy wywalę, bo mi one są niepotrzebne. Sobie zobaczę w inwentory, może coś mogę tylko żółte i białe, jeśli już coś. Potem już sobie tylko żółte się bierze, bo to... Okej. Okay. Potem to serio dużo itemów będzie. Okej, okay, czekaj, tu jest jakiś brąz... Kurde, wszystko jest... O, mam coś, mam stafy dwa, mam różne dwa stafy. Jeden daje mi energy regeneration per second, a drugi daje mi jakieś obrażenia do pioruna dodatkowo, więc... Wiesz, jaki mam pomysł, patrz. Patrz, jak masz swój pasek, masz atak, nie? I masz tak jakby niebieskie, takie fioletowe kółeczko. Gdzie mam atak niby, lol? No masz, no jak masz ten pasek swój, co nie? Masz tam pierwszy, ustawiasz sobie skill 1, 2, 3, 4, 9, 0, nie? No. I po prawie masz, wiesz, ten atak pisze ci. Gdzie mi pisze atak, lol? Aha, no pisze atak, no. I obok ataku jest takie fioletowe kółeczko, Portal Stone. No. I odpal sobie go i sobie i tepnij się do Helos. Helos. Okejos. I właśnie jesteś teraz w tym.
w obozie jesteśmy już. I to jest dobry, no przydatne. Zarąbisty rekal. No? Okej, okay, i patrz, chodź do sklepikarza, sprzedaj tam wszystkie rzeczy. Ja nie wiem, czy tam dla maga może zostaw sobie. Ja sobie zostawię dla maga i tu mam jeszcze jakiś ciekawy armor nawet. Jakieś pierścionki i inne. O, tu mam jakiś lightning resistance. Sprzedam sobie to, i to. Tutaj są jakieś ciuszki fajne, więc ja sobie tutaj czekaj, zostawię. Czekaj, popatrz. Mam dwa stafy, nie? Jeden ma base fire attack, nie? 11. Wiesz co, weź się wyrzuć, ja sobie obejrzę. Patrz, bo jeden ma 11 damage'a, ale ma... ale ma 10 regeneracji energii, a drugi ma 9, ale może zadać od 1 do 7... no to ten będzie lepszy. Bo może jeszcze dodatkowo dodać od 1 do 7 obrażeń od piorunów. I też, okay, i też ma regenerację. Czekaj, tu mam fajne na goleniki, one są coś fajne, ale trzeciego levela zostawię. Czy masz jakieś na goleniki lamaga, bo mam aż dwa. Czekaj, na goleniki, czyli wraps, tak? Tak. No mam jakieś 22 energy regeneration. Słabe, ale ja ci mogę dać takie, które mają movement albo czy energy regeneration, ja ci rzucę fajne jakieś, wiesz? No dobrze. Te se zgarnij, czekaj. Nie mogę wyrzucić lol. Ja nie mogę wrzucić, czemu? A, bo są przy sklepikarzu możliwe. To są te? Nie. A tak, te. O. Widzisz, leżą. Tak. Weź sobie je, a ja resztę... A hełm jakiś masz, to ja ci też rzucę. Nie mam helmetu. Mam jakiś armor chesta, nie? Ale... Map. Na razie mam tylko tą piękną kiecuszkę. Map, ja tu weź sobie tam, to ja sprzedaję resztę. Oż, dzięki. Okay. Ale wszystko trzeciego levela, Lola, ja mam pierwszy, a ty masz drugi, tak. Cheaterze. Jak będziesz miał drugi, to sobie musisz wziąć mistrzostwo plus jeszcze do tego talenty rozwijać. Ale ty dajesz wszystko w inteligencję póki co, wiesz? Okej, os. Okej, chodź głoś... Ej, o... Gadałeś z nim już? Z kim? Z tym grubasem gadałeś? No teraz, mam jakiś szary wykrzyknik, no już. No ja też. Żeśmy już gadali z nim wcześniej. Wcześniej, lol. Czekaj, tu jest, on już można spuścić? Nie, może się coś zbagowało, czekaj. Zbagowało. Czekaj. O, tu jest jakiś wykrzyknik, patrz. O, jest, dobra, puścił. A to ten wykrzyknik tu brać? O, ty tak, ale on tylko ci powie, że możesz wyjść, wiesz, bo oni... O, chodź, bije. A tutaj ten ktoś tam ma wykrzyknik, co tak, właśnie... Tak. On, ja pamiętam te zadanie jeszcze, jakie on daje. Chodź, weźmy sobie. Warto brać zadanie, bo dostajesz i doświadczenie, i czasami punkty do rozdania, czasami nawet do talentów ci dają, wiesz? O, to całkiem zacnie, milordzie. Ci warto tutaj wszystko przetegować, bo naprawdę pełno skrzynek jest. Pełno skrzynek i to naprawdę dobre itemy się trafiają. Nie wiem, wiesz, ja tam trochę pograłem sobie w Diablo 3, Ficu mi pożyczył, nie? A także sobie pograłem też trochę na Diablo 2, nie? Też na Diablo 2, bardzo fajne, ale stara gra, ale jeśli ktoś naprawdę jest fanem serii Diablo, to nikomu to nie będzie Diablo przeszkadzał. Albo jakiegokolwiek innego hack and slasha, nie? Bo to bardziej taki gatunek jest. No tak. Tak, o, tak. Wiesz, już wkraczamy w obóz tych satyrów i tutaj zaraz zobaczysz sobie... Zaraz będzie zajebisty exp. No, ile będziesz miał ten drugi, bo ja nie wiem, że mam prawie połowę już, prawie. Za trochę. Ale ja chyba ich muszę sam zabijać, bo jak ja je biję z tobą, to wtedy ten exp... O, on się bardziej dzieli wtedy. Także możliwe. Ja sobie tam wezmę jakiś tych rangedów, ja sobie ich pozabijam. Okej. Okay. A po co ja tak klikam tą myszkę jak jakiś porąb? Wystarczy, że ją trzymam, lol. Dobra. No i już mi teraz o wiele mniej brakuje do tego drugiego levela. Rozumiem, czy jest podko odpalił. O, tutaj są jeszcze te. Tak. Zostaw, ja sobie je ubiję. Aha, no dobra, to idę dalej już. No. Trzeba tutaj ograć sposób jak expić, wiesz, bo to trzeba prawda się... No, oj, ale już się wpierdzieli. Idź do następnych już. Lub jak ja je szybko kleję. No dobra, właśnie coś widzę, nie? Dobra. O lol, ale żebym agro zebrał. Dobra, odpaliłem sobie pota. Ja już tylko ogarnę tych. Bo te poty działają tak jak te w lolu, nie? Że one ci dają regeneration. Tak, regeneracja. Obserwuję ten pasek życia. O, zaraz będzie drugi level. Jak będzie drugi level, to mi powiedz. Okej, mam już drugi level. No wiesz, zabijmy je wszystkie najpierw, zaraz wszystko dasz sobie. Ej ty, zidą, cofaj. Dzidala. Ale o, jakiś staw wypadł. A nie, jakiś galan. Dobra, to jest skrzynka. Dzidy są dla łowców, bo one są pod dexterity. Dobra, czekaj, tutaj zabijemy tego. Okej. O, tu jeszcze jest.
jakiś mały grubas. No i tak, open the skill window. Tak, i teraz słuchaj, dajesz sobie tą książeczkę, tak? Czyli S. Tak. No tak. I masz mistrzostwa. I tam masz, czekaj, masz burzę z magii, bo ja się wybiłem z magii. No. Burza, ziemia, natura i duch. Czyli to masz spirit, earth, storm i ten, i nie? Czy jeżeli będę mieć spirita, będę mógł wskrzeszać jakichś nieumarłych or something? Stary, właśnie słuchaj, on ma takie OP skill, ale dopiero wyżej, że przywołuje króla nieumarłych i on jest taki mocny, że sram, on więcej bije od ciebie. No właśnie tak myślałem, bo w Diablo właśnie byłem nekromantą. Byłem w drodze do, już ci mówię, jakie to było miasto. To czekaj, to co jest, sobie wezmę spirita chyba, wiesz? Jesteś pewny? Ale wiesz co, powiem ci, że Storm też jest OP, ale jesz. Znaczy, ja rozumiem, tylko że, wiesz, ja ogólnie w hack and slash za dużo nie grałem, nie? Ale powiem ci, że po Diablo 2 bardzo mi się spodobał ten motyw nekromanty, bo tam też próbowałem inne postacie, ale nic mi się właśnie nie spodobało tak bardzo jak to. To weź spirit. I teraz co, plusa? I patrz, nie ma żadnej skilli, nie? Ale daj plusika, żeby tam ci dał skill do paska jakby, co nie? No. Właśnie, i teraz sobie przeczytaj, jaki tam ci skille daje i sobie wybierz, tam z dwa chyba możesz. No to ten i ten, tak? To sobie... No i teraz sobie, daj sobie je na pasek. A jak wiesz, sobie je mam dać na pasek? Z shiftem czy co? Nie, masz jedynkę, klikasz w jedynkę, prawym w jedynkę klikasz choćby i tam sobie dajesz. A jak prawym w jedynkę, nie rozumiem. O Jezus, masz te swoje sloty jakby, prawda? No tak. Masz slot jeden w prawy, przycisk slot jeden i sobie wybierasz. A, dobra, już ogarnąłem, wiesz, bo w ogóle... Możesz dać sobie też, jak masz ten atak, to lewe okienko to jest lewy przycisk myszy, a prawy to jest prawy przycisk. Możesz sobie też wybrać, co chcesz. Rozumiem. Ten najbardziej przydatny skill daj sobie na prawy przycisk myszy, bo to jest naprawdę fajne. Okej, wiesz co, już 16 minut, ale chodź, bo musimy... Ale 16 minut, bo może nie wyzerowałeś, nie? Od tamtego, co było próbne. A, nie wiem, wiesz co, wyzerowałem tam coś. No ale co, ale... co ja, używam tych skilli i co? I one, no poczytaj w ogóle, co one ci dają. Ale one są po angielsku. Tak, angielskiego nie umiesz. Czekaj, aha, to jest dead chill aura. Reaches from the character, slowing attack and movement. Okej, dobra. Słuchaj, i daj jeszcze chwilę C. Kliknij C i daj, masz tam atrybuty i daj sobie wszystko w inteligencję. Okej. I weź sobie teraz kostur załóż. Załóż ten kostur i te wszystkie rzeczy, co ci mogłem dać albo... Ale one są wszystkie na trzeci. Kostur też? Tak. A, to chodź, to idziemy. Idziemy expić ją. A czekaj, a w tak zwany... Kurde, szkoda, że nie można dać jakiegoś followa czy coś. Sobie przeczytał ten drugi skill. Leeches life from... Okej, to jest dobre. To jest life steal. Wiesz, nie musisz czytać, możesz sprawdzić, co w ogóle ci to daje, nie? A czekaj. Co? O, dzik. Masuj dzika. Po raz kolejny. Wow. Kurde, muszę sobie dać... Jezu, a tu się dziwnie te skille używa. Czekaj, zostaw mi tego, nie bij go. Light off. O. Off, naprawdę. No dobra, chyba. Wiesz, albo dobra, masuj dzika. Rozumiem. Dziki dużo expa dają. Znaczy, wiesz, im większy level ktoś ma, tym więcej expa, o tak. To co, może do 20 minut dociągniemy pierwszy odcinek, tak ja na próbę, myślę, nie? Myślę, że tak, całkiem to jest interesujące. Dojdziemy do pierwszej studni i będzie git. Już tu nie wiesz, na mapie widzę studnię, masz ten, wiesz, jak masz tą minimapkę, masz tą... Ale ja nie rozumiem do końca używania tej metodyki używania tych skill jednak. Dup. Fotka. Zapisę tego, ja już... Rozumiem już. To jest w ogóle rangedowy ten spell, co ja go sobie przypisałem na dwójeczkę. Okej. Zrobię skrzyneczkę. A, ja muszę stać, żeby użyć skilla. No to też jest dość istotna informacja. No tak, wiesz. Trzeba się uczyć o swoim mistrzostwie. A, i muszę... Skąd mu dupala w końcu? No dobra, już ogarnąłem troszkę. Okej. Kurde, dużo HP mi to zżera, pamięci, ale... A ja mam life steala. Odpalę sobie w zasadzie to vamp spela, co tam jest? Penetrujemy jaskinię, czy nie? A bo chodź do tego i tutaj skończymy odcinek sobie i na następnym odcinku spenetrujemy jaskinię. No spoko, czemu nie? Co to jest? Tu masz, no wiesz, kliknij to, jak zdechniesz, to się odrodzisz i tutaj masz też save'y, tak pamiętam. A, tak jak jeszcze... Wiesz jak to jest? Co? Jeżeli sobie skończysz grę, przypuśćmy... Oj, tak ktoś mnie ten połowie drogi, o, to strapper, wiesz, dlatego. Jeżeli skończysz odcinek w połowie drogi do fontanny, to wiesz, jak będziesz się zapiszesz grę, będziesz miał wszystkim tym, jakie masz,
ale będziesz zacząć w tym mieście, to zacząłeś wtedy, ale wszystkie za niby wykonane, ale potwory wszystkie będą żyć dalej, wszyściutkie. Mhm. Uda się wszystkie respi po wczytaniu gry, naprawdę, wszystkie. No to dobrze. Fajnie, dobra, to co, kończymy chyba, nie? No ja myślę, że tak, może jeszcze jakaś jako błyskotliwa myśl na koniec. Co może być błyskotliwą myśl na koniec? Kupcie sobie ten, właśnie, jak to się nazywa, kurde, zapomniałem. No. Boże, jak to się nazywa, Emil? A, Titan Quest, ojeju. Tak, ale ludzie. To nie jest, teraz jest bardzo tanie. Ciężko znaleźć w sklepie z oryginalnym kluczem, ale na Steamie bardzo polecam, bo jest tanie chyba teraz, nie? Nie wiem, to jest bardzo tanie, no a zwłaszcza, że teraz te haku padło, także ta gra będzie jeszcze śmieszniej tania, bo... Ale ta gra naprawdę fajna, polecam, to jest... Niektórzy porównują do Diablo, niektórzy mówią, że jest lepsza. Ja szczerze nie grałem dużo Diablo, ale mi się bardzo podobała ta gra. Nie no, całkiem sympatyczne hack and slash. Ale taki dlatego, jest... że jestem dosyć... Dużym fanem mitologii, nie jestem jakiś, że fascynuje się, że czytam to na kogo, ale lubię czytać te mitologii. Mi się bardzo podobają te postacie, które czytałem i znałem i zobaczyłem ją w grze, to naprawdę mnie bardzo mi się to spodobało. No, także taką właśnie złotą myślą będziemy się z wami żegnać. Fajnie, że żeście obejrzeli ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować Coolera, bo tam właśnie nie dość, że Cooler robi bardzo interesujące filmy, to także możecie zobaczyć mnie i jego w szalonych naszych odcinkach z Science Row'a, także do zobaczyska, ludzie. Na razie. No i bardzo fajnie.